Gotowi Marcin Zaborski i jego gość. Witamy. Tak jest. Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rada Warszawy wzywa prezydenta stolicy do rozpoczęcia prac, które umożliwią wzniesienie pomnika premiera Jana Olszewskiego. Jaka będzie reakcja stołecznego ratusza? No taka jak być powinna. Rada zobowiązała prezydenta Warszawy do tego, żeby taki pomnik powstał. Rada, co trzeba podkreślić, podjęła wczoraj tę decyzję jednomyślnie, jednogłośnie, więc ratusz rozpocznie pracę nad tym pomnikiem. Rozpocznie pracę, to znaczy, że szuka już ulicy, placu, na którym taki pomnik mógłby zostać wzniesiony? No, decyzja Rady była wczoraj. Teraz trzeba zastanowić się właśnie, gdzie ten pomnik mógłby powstać. Rekomendacja Rady jest taka, żeby było to w reprezentacyjnym miejscu, w miejscu, które jest istotne dla Warszawy, więc te prace się powoli rozpoczną. I to jest tak, że pomnik Jana Olszewskiego wzniesie samo miasto, czy musi się pojawić jakiś komitet społeczny, jakaś organizacja, która chciałaby to zrobić? No tutaj to wygląda tak, że jeżeli Rada podejmuje taką decyzję, podejmuje, tak jak podkreśliłem, jednomyślnie, no to ratusz rozpoczyna te prace. Oczywiście mogą być one wsparte przez jakiś komitet społeczny, mogą być wsparte zbiórką, natomiast ten obowiązek ciąży już na władzach miasta. Czyli można przesądzić dzisiaj, że taki pomnik w mieście powstanie. No taka była intencja Rady. Ja rozumiem, że o to chodziło, żeby uczcić pamięć premiera Jana Olszewskiego jako osoby, no, która była wybitnym adwokatem, obrońcą w procesach politycznych w Polsce. No, tutaj ta intencja była jednoznaczna. A czy prezydent Trzaskowski spotka się z prezydentem Dudą, żeby rozmawiać o pomniku innego byłego premiera, Tadeusza Mazowieckiego? No tutaj sytuacja jest taka, że radni myślą też o tym, w jaki sposób upamiętnić godnie premiera Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera po 1989 roku niepodległej Rzeczpospolitej. A prezydent Duda mówił niedawno w wywiadzie dla telewizji Polsat News, że taki pomnik powinien powstać i jest gotów o tym pomyśle rozmawiać. Nie jest to pomysł nowy, dlatego że w 2016 roku, jak sobie przypominam, zgłosiliśmy jako Nowoczesna taki pomysł, żeby pomnik Tadeusza Mazowieckiego stanął w Warszawie. Warszawski ratusz chciałby wzniesienia tego pomnika? Właśnie o tym chcę powiedzieć. On spotkał się z pewną z ostrożnym przyjęciem ze strony rodziny Tadeusza Mazowieckiego, bo premier Mazowiecki był osobą bardzo skromną. Mamy jego tablicę, mamy też skwer imienia Tadeusza Mazowieckiego blisko Sejmu. Więc ten pomysł pana prezydenta Dudy jest trochę zawieszony w powietrzu. Dlatego, ale to znaczy, że rodzina premiera Mazowieckiego nie chce, żeby powstał w Warszawie taki pomnik? Tego bym tak ostro nie powiedział. Natomiast rodzina chciałaby, żeby pamięć, i chciała, żeby pamięć premiera Mazowieckiego upamiętnić na przykład skwerem, co się stało, tablicą, która zresztą wisi na jego domu. Myślę, że to jest przestrzeń do rozmowy. Wiem, że radni mają takie pomysły i taką inicjatywę. Pomysł pana prezydenta Dudy o tyle wisi w powietrzu, że z inicjatywą wychodzi bądź prezydent miasta, bądź jakiś czynnik społeczny, na przykład komitet, bądź na przykład Rada Miasta. Dlatego teraz pytam o to, czy miasto, ratusz, Rada Miasta zamierzają wystąpić z tą inicjatywą? No, jest to rzecz, o której warto rozmawiać. Ja uważam, że pamięć Tadeusza Mazowieckiego powinna być upamiętniona jako wybitnej, pomnikowej wręcz postaci polskiej historii. A kiedy prezydent Warszawy spotka się z marszałkiem Senatu, żeby rozmawiać o odbudowie Pałacu Saskiego? To jest tak, panie redaktorze, że ten pomysł znowu jest pomysłem, który rzucił pan prezydent. Podtrzymuje go pan marszałek Karczewski. Natomiast ten pomysł, jeśli ma być zrealizowany, wymaga rozmów z prezydentem miasta stołecznego Warszawy. O to właśnie pytam. Kiedy prezydent miasta stołecznego Warszawy wybierze się do marszałka Senatu i będzie o tym rozmawiał? Jak sądzę, wolelibyśmy, żeby nie było to formułowane w jakiś sposób przez media, czy były takie wezwania medialne do tego, tylko żeby po prostu usiąść i porozmawiać. Ale jeśli jakaś strona, jakaś instytucja ma taką inicjatywę, to jak rozumiem, zwraca się do instytucji, która jest władna taką decyzję podjąć, albo też może w niej współuczestniczyć, żeby rozmawiać. Rafał Trzaskowski nie spieszy się zbytnio na te rozmowy, bo pytałem go o to 5 lutego, to było w zeszłym tygodniu we wtorek, zapowiadał, umówimy się. Minął tydzień, a w środowe przedpołudnie marszałek Senatu wychodzi do dziennikarzy i mówi, nie odzywał się do mnie prezydent Warszawy. To jak jest z tym umawianiem się? No ale zapewniam pana redaktora, że w Warszawie jest mnóstwo istotnych tematów związanych chociażby ze żłobkami, związanych chociażby z komunikacją, związanych chociażby z rozwiązywaniem bieżących problemów. Inicjatywa tutaj została zgłoszona przez prezydenta Dudę. Były takie rozmowy sondażowe, jak to zrobić wspólnie. Wiem, że one odbywały się także u wojewody. I tutaj toczy się dużo rozmów na ten temat. Marszałek Senatu mówi, że zapraszał prezydenta Warszawy na te rozmowy kilka tygodni
temu, najpierw na piśmie, a potem był telefon od niego do ratusza i on mówi, że jest brak odzewu. Czy brak odzewu, proszę pozwolić, dokończę, pokazuje dobrą wolę ze strony władz miasta, jeśli chodzi o pomysł odbudowy Pałacu Saskiego? Trudno mi tutaj mówić za prezydenta. To prezydent podejmuje decyzję o tym, jak się spotyka w swoim kalendarzu. Niewłaściwe jest to, że tego rodzaju pomysły są rzucane najpierw, że zostaną zrealizowane w Warszawie, bez konsultacji wcześniej z władzami miasta, z radnymi, bez zasięgnięcia opinii, bez badania sytuacji i w sytuacji, o którą wszyscy znamy, dlatego że pomniki na placu Piłsudskiego zostały zbudowane właśnie z pominięciem ciał i organów, które powinny się w tej kwestii wypowiedzieć, więc a nie dziwmy się tutaj jest gotowe wyłożyć sceptycyzmu. Miasto jest gotowe wyłożyć jakąś kwotę, żeby pomóc w odbudowie Pałacu Saskiego? Ja, jak wiadomo, byłem zwolennikiem odbudowy Pałacu Saskiego. Mówił pan o tym w kampanii. Przyjeżdżałem, jadąc tutaj do państwa wokół tego placu i uważam, że tam rzeczywiście jest miejsce na to, żeby taką odbudowę przeprowadzić w ramach też odbudowy historycznej części Warszawy. Okej, okay, ale natomiast pieniądze. Trzeba miasto da pieniądze na tę odbudowę? To jest kwestia działek, to jest kwestia, no, jak sądzę, jeżeli ktoś proponuje, że ma pieniądze, a proponował to prezydent Duda, to sądzę, że pieniądze będą rządowe, ale na pewno, jeżeli jest przestrzeń do rozmowy, to jest przestrzeń do rozmowy o tym, czy w ogóle to odbudowywać, co powinno się tam znaleźć. Jeżeli tak, to czy powinny być tam jakieś również pomieszczenia miejskie, na przykład no, związane z jakimiś funkcjami miasta. No to trzeba pójść do marszałka Senatu o tym rozmawiać, panie prezydencie. Prosta sprawa, chwycić za telefon, zadzwonić, umawiamy się, rozmawiamy. No to ja sądzę, że taka rozmowa będzie, natomiast już to słyszałem w tym studiu. Nie stosujmy presji na prezydenta miasta stołecznego Warszawy w tej kwestii. Dość presji było wywierane na Warszawę i warszawiaków, jeśli chodzi o pomniki i różnego rodzaju budowy. O szacunek do instytucji marszałka Senatu. No ja też mówię o szacunku do instytucji prezydenta miasta stołecznego Warszawy oraz radnych. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to zasadne byłoby skonsultowanie go najpierw kanałami nieformalnymi, formalnymi, a nie mówienie, że ma się jakieś pretensje w mediach. Tego oczekiwałbym od dojrzałych polityków. Boli pana głowa przez Roberta Biedronia? Nie, nie boli mnie głowa. A jeśli przekona waszych wyborców, pana wyborców, że tu cytat, zjednoczenie opozycji to jest oszustwo, to jest ściema partyjniaków, no bo on idzie swoją polityczną drogą bez was. Ja liczę na trochę coś innego, dlatego że zauważam, że na spotkania z Robertem Biedroniem przychodzi dużo osób młodych, to dobrze. Nam akurat jako Nowoczesnej, kiedy powstawaliśmy, zbyt wiele osób młodych nie udało się do naszego programu, do naszych szeregów struktur przyciągnąć, więc być może jest tak, że Robert Biedroń uaktywni tę młodszą część elektoratu, która na przykład dopiero wkracza w tej chwili w świat polityki. Obserwuję uważnie jego spotkania. Widzę, że jest tam rzeczywiście dużo osób takich, które nie pojawia się na spotkaniach innych partii politycznych i może to jest taki kierunek, który powoduje, że będzie to inny typ wyborcy. Może, ale ma pan poczucie, że Robert Biedroń pomaga dzisiaj, czy przeszkadza dotychczasowym partiom opozycji? Wydaje mi się, że Robert Biedroń robi po prostu swoje, że sprawdza, jaki jest popyt na jego osobę jako lidera politycznego. Ten sprawdzian zmaterializuje się w wyborach do Europarlamentu. A już teraz Rafał Trzaskowski mówi, że wiosna zabiera elektorat Platformie Obywatelskiej i całej opozycji. To, czym jest wiosna, okaże się jesienią. Także myślę, że dajmy jeszcze tutaj pewien margines czasu na to, żeby Robert Biedroń sprawdził swój potencjał w wyborach do Europarlamentu, ale też w rozmowach na temat wyborów do parlamentu, bo myślę, że odpowiedzialność także za swój program, za chęć zmiany Polski polegałaby na tym, żeby siąść i rozmawiać z partiami opozycyjnymi o wspólnym programie, o wspólnej koalicji jesienią. A my rozmawiamy już teraz na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy. Wiceprezydent Warszawy, Paweł Rabiej, wciąż z nami. Panie prezydencie, patrzy pan z radością na wyniki sondażowe wiosny Biedronia? Patrzę na to w ten sposób, że widzę to, co mniej więcej było także 4 lata temu, więc patrzę z pewnym sentymentem, bo kiedy powstawała Nowoczesna, też miała taki skok sondażowy na początku. Urok nowości. No dzisiaj dwa sondaże, Cebos 10%, Kantar 11% dla wiosny. Jak spoglądam na wyniki Nowoczesnej po tych kilku latach od początku, no to widzę, że jako samodzielna partia roztrwoniła swoje poparcie. Dwa punkty w obu sondażach. Nie ukrywam, różne rzeczy wydarzyły się po drodze. Myślę, że też koalicja i w ogóle trudne 4 lata w polityce w ogóle, prawie już 4 lata w polityce spowodowały to, co spowodowały, ale sądzę, że ciągle jest miejsce na partię liberalną, również liberalną gospodarczo, twardo stojącą na właśnie gruncie realiów ekonomicznych, więc myślę, że wyborcy nas tak też nie zawiodą. No 2% na razie nie wróży wielkiego sukcesu w najbliższych wyborach, ale dlaczego Grzegorz Schetyna, patrząc na te sondaże, na te 2% Nowoczesnej w sondażach, ma dzisiaj traktować tę partię poważnie?
Myślę, że 2% to jest ciągle sporo, przeliczając to na tysiące osób, które deklarują chęć głosowania, a ponieważ będzie się liczyło każde 10, każde 50, każde 100 tysięcy osób skłonnych zagłosować na koalicję lub jej fragment, bo jeżeli mówimy o dużej koalicji, to liczę na to, że to będzie koalicja złożona z różnych partii, z różnych podmiotów, tak żeby każdy znalazł dla niej kogoś dla siebie i coś dla siebie, że to jednak ma wartość. Ale pan rozumie, dlaczego Nowoczesna dogaduje się dzisiaj z PSL-em, a nie z Platformą Obywatelską? Dogaduje się z PSL-em po to, żeby dogadać się również z Platformą Obywatelską. To chodzi jest... o to, żeby mieć mocniejszą kartę w ręku, dzisiaj kiedy pójdziecie wrażenie, do Platformy. Dzisiaj mam wrażenie, że wszyscy dogadują się tutaj ze wszystkimi, ale jestem przekonany, że bliskość tego dogadania się jest w jakimś sensie przesądzona, że trochę to jest taki moment, jak w roztworze soli wytrąca się kryształ, że dostrzeżemy tutaj, że koalicja się z tego wyłoni. No tak, tylko Nowoczesna startująca w wyborach z PSL-em, czy to się da pogodzić choćby na poziomie postulatów dotyczących rozdziału państwa i kościoła? Nie widzi pan zderzenia wizji, jeśli chodzi o ten obszar państwa? Ja widzę przede wszystkim synergię. Dlaczego widzę synergię? Dlatego, że w Holandii na przykład, czy Danii rządzą koalicję, w której są partie, które mają bardzo skrajne wobec siebie programy, a jednak udaje im się porozumieć i w porozumieniu koalicyjnym zawierają kilka postulatów, na których im szczególnie zależy, zgadzają się co do tego, realizują je w koalicji. U nas niestety jest takie myślenie, wszystko albo nic. Albo wygra jedna partia i weźmie wszystko, albo nie damy się porozumieć i znaleźć porozumienia. Katarzyna Lubnauer mówi mocno, nie ma zgody na sojusz tronu z ołtarzem. Zapowiada, że jeśli Nowoczesna będzie rządzić, no to skończy się finansowanie lekcji religii przez państwo i że będzie dobrowolny podatek kościelny. Na co Marek Sawicki tutaj w tym studiu mówi, no tak, ale świeckie państwo wcale nie musi wyrzucać religii ze szkoły, świeckie państwo nie musi iść i liczyć tacy, od tego są parafianie. To są zupełnie dwie różne wizje, PSL i Nowoczesna. A jednak uważam, że można wobec tych wizji znaleźć kompromis. Zresztą bardzo dobrze o tym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, odwołując się do preambuły polskiej konstytucji, która przecież odnosi się do tego, że jedni szukają wartości, z których ona jest wywiedziona właśnie w Bogu, a inni w innych wartościach, które są uniwersalne. Więc akurat tutaj uważam, że można znaleźć taki konsensus, który nie będzie w tej kadencji, która będzie kadencją naprawiania błędów po Prawie i Sprawiedliwości, przesądzał o sprawach, które można odłożyć na później. Jakie trzeba mieć kompetencje, żeby trafić do Rady Muzeum Powstania Warszawskiego? No, jak sądzę, różne historyczne na przykład, znaczy wiedzę związaną z historią, pewnie też kompetencje związane trochę z zarządzaniem instytucjami muzealnymi. A dlaczego były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, generał Krzysztof Bondarek, trafił do Rady Muzeum Powstania Warszawskiego? To jest jedna z 15 osób, które w Radzie Powstania Warszawskiego się znajdują. Ale ta osoba akurat trafiła na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego, czyli miasta. Pan generał Bondarek trafił na wniosek pana prezydenta Trzaskowskiego, no z czego wnoszę, że pan prezydent Trzaskowski ma zaufanie do pana Bondaryka i dlatego rekomendował go do Rady. Nie widzę przeciwwskazań, dla których pan Bondaryk nie miałby zasiadać w Radzie. Jest historykiem, ma wykształcenie historyczne. Nie ciążą na nim żadne zarzuty, uprzedzę pytanie. Nie ciążą na nim żadne zarzuty. Nie został skazany prawomocnie. Ha, no to wyjaśnijmy. Generał Bondaryk był szefem ABW w czasie rządów Platformy i PSL-u. Później prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące nieprawidłowości przy podpisywaniu umów między ABW a zewnętrznymi ekspertami. Sprawa nie jest wyjaśniona, postępowanie sądowe się nie zakończyło. Czy tak? Ta prokuratura w ciągu... ten prokurator, który jest zarazem ministrem sprawiedliwości. Okej. Okay. Są zarzuty, czy ich nie ma? No, ale zarzuty jako takie, ale nie został prawomocnie czy skazany. Czy są zarzuty, pani prezydencie? No dobrze, zarzuty są, nie został prawomocnie skazany. Zarzuty są wobec bardzo wielu osób. Tak jak powiedziałem, pan prezydent ma zaufanie do pana generała Bondaryka, dlatego go do tej rady mianował. Te zarzuty nie przeszkadzają, nie zamykają mu drzwi, nie sprawiają, że jednak nie powinien poczekać na wyjaśnienie sprawy, zanim trafi do rady muzealnej. Taka była decyzja pana prezydenta, co świadczy o tym, że wie, sprawdził sprawę, ma zaufanie. A pan wie, czym zajmuje się Rada Muzeum Powstania Warszawskiego? No jest to ciało, które tak jak w innych muzeach, w innych placówkach kulturalnych, placówkach historycznych, opiniuje projekty realizowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Kierunek ekspozycji, wydarzeń dodatkowych. Sprawdza sprawozdania roczne z działalności. No dlatego mówiłem o tych też doświadczeniach zarządczych. Jasne, tylko czy z tego punktu widzenia nie należałoby najpierw wyjaśnić spraw sądowych, a potem poprosić pana generała o to, żeby sprawdzał instytucję? Ja wolałbym się trzymać jednak tego, że dopóki ktoś nie jest skazany, to istnieje domniemanie niewinności. Wiem, że to nie jest teza popularna w Polsce w ostatnich kilku latach, ale mimo wszystko ona wynika i z prawa, i z przepisów konstytucji. Panie prezydencie, czy firmy, które przegrały przetarg na dostawę nowych tramwajów dla Warszawy,
Warszawy, odwołały się od wyników konkursu? Szczerze mówiąc, nie wiem tego. Też zastanawiałem się nad tym, czy takie odwołanie będzie. Droga odwoławcza istnieje do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli miasto nie ma jeszcze o tym informacji. Jeżeli ktoś jest, ja nie mam takiej informacji, być może tak się stało, ale no nie słyszeliśmy o tym. Także ten przetarg został świeżo rozstrzygnięty, być może tak będzie. Przetarg wygrała koreańska firma Hyundai Rotem. Odpadła bydgoska PESA i przedstawiciele PESY mówią teraz, że zwycięzca zaproponował rażąco niską cenę. No, trudno to tak nazwać, dlatego że ta cena jest o 3% niższa od wycen, które robiło miasto, bo przecież też szacujemy, jak ten przetarg finansowo by wyglądał. Ale w stosunku do innych ofert to już są duże różnice. Nie, ale to jest tak, że miasto ustala jakiś przedział finansowy, w którym ta oferta musi się zmieścić i oferta koreańska była o 3% niższa. O rażącym zaniżeniu ceny mówimy, kiedy ona jest o 30% niższa, więc jest to argument nietrafiony. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz pisze do prezydenta Trzaskowskiego list, prosząc o ponowne, wnikliwe przeanalizowanie wszystkich za i przeciw w sprawie tego wyboru. No, ale kryteria, panie redaktorze, przetargu były bardzo jasne. To jest kwestia ceny, kwestia rozwiązań technicznych, kwestia energooszczędności i inne, które są w specyfikacji warunków zamówienia. To nie był przetarg na wspieranie PESY, to był przetarg na tramwaje dla Warszawy. Czy te tramwaje kupione dla Warszawy to są prototypy? To są tramwaje, które będą realizowane dla Warszawy prototypowo, ale pamiętajmy, czy to są tramwaje, które gdziekolwiek wcześniej jeździły? Nie, są prototypowe. Mamy tutaj określone warunki zamówienia, ale pamiętajmy też, ja nie jestem i nie chcę występować tutaj jako, broń Boże, rzecznik PESY czy Hyundai'a, tylko rzecznik mieszkańców Warszawy i potrzeb, ale jeżeli jesteśmy przy tych prototypach, to pamiętajmy też, że PESA, której tramwajów jeździ w Warszawie około połowy, to są tramwaje PESY, mamy 500 z hakiem tramwajów, że też prototypy jeździły na warszawskich torach, bo PESA, kiedy wygrała w Warszawie, też nie miała jeszcze gotowych tramwajów. A dla Warszawy nie było problemem. Nie było problemem to, o czym mówią eksperci, że Hyundai nie ma wielkiego doświadczenia w budowie tramwajów, bo produkuje pociągi i produkuje metro. A jeśli chodzi o tramwaje, to dostarczył ich ledwie kilkadziesiąt w miastach w Turcji. No ale z kolei dostarczył tego metra i tych wagonów, które są zbliżone bardzo technicznie też do tramwajów, około 30 tysięcy. Także ten argument też nie jest trafiony. Gdzie jest będą wyprodukowane te tramwaje dla Warszawy? 50% co najmniej musi pochodzić z Unii Europejskiej, bo takie są też warunki przetargu. Chociaż tutaj jest tak, że Unia Europejska i Korea to jest jedna strefa ekonomiczna, więc czyli one mogą być wyprodukowane tylko w Korei? Nie, one raczej będą produkowane na terenie Europy, co z kolei no, jest sensowne z punktu widzenia tego, że mają być dostarczone tutaj do Warszawy, do Polski. Raczej będą produkowane. My wiemy, gdzie one będą wyprodukowane. Warszawa wie, zamawiając te tramwaje? Muszą spełniać warunki przetargu, a warunki przetargu jasno określają, że połowa musi być wyprodukowana w krajach Unii Europejskiej. Ale nie musi to być Polska. I takie zapewnienie nie musi to być Polska. Ja myślę, że tak, ci, którzy mówią o wspieraniu polskiej produkcji, niezależnie odkładam na bok, dlaczego PESA w ogóle ma problemy, dlatego że to jest firma, która ma obecnie problemy, głównie ze względu na to, że w którymś momencie wzięła za dużo zamówień. Niech pomyślą o tym, w jaki sposób można wesprzeć PESA na rynkach zagranicznych. Od trzech lat z górą nie istnieje sensowny system promocji polskich firm za granicą, wspierania ich w wygrywaniu przetargów. Więc oczywiście też to jest rzecz, o której trzeba myśleć. W różnych krajach europejskich w takich przetargach pojawia się wymóg tak zwanej homologacji europejskiej, czyli taki warunek, że producent musi pokazać, że dostarczył minimum 15 tramwajów z homologacją w jednym z państw Unii Europejskiej albo takich państw, z którymi Unia zawarła umowę o równym traktowaniu przedsiębiorców. W tym przetargu nie było takiego warunku? Nie było takiego warunku, dlatego że Krajowa Izba Odwoławcza, inne instytucje, wyroki sądów, no jednoznacznie wskazują na to, że taki warunek byłby warunkiem ograniczającym konkurencję, więc taki warunek się nie znalazł. Czyli inne kraje mogą to stosować, a my nie? Bo no, to jest taki warunek, który zapobiega... No tak się zachowuje Urząd Zamówień Pozwala Publicznych. Pozwala chronić rynek przed konkurencją, czyli inni chronią, a my nie. Nie. Znaczy nie to, że nie chronimy swojego rynku przed konkurencją, ale jeżeli mamy na stole wybór oferty, która jest o 500 milionów droższa, która jest gorsza również pod innymi względami, no to jest, czym ma się kierować zamawiający? Zamawiający kieruje się bardzo jasnymi kryteriami. My działamy w interesie mieszkańców Warszawy. Warszawa potrzebuje nowych tramwajów, musimy rozwijać nowe trasy. To muszą być tramwaje, które są niezawodne, które nie chłoną dużej energii. To jest przecież bardzo ważne, które są dobrze serwisowane. No przykro mi bardzo. Ja znam gdzie one będą serwisowane, panie prezydencie?
One będą serwisowane przede wszystkim szybko, bo to jest istotne. Nie, pytanie brzmi gdzie? Znaczy, zleceniodawca będzie miał do serwisowania czas na przygotowanie, bo przecież zanim dostarczy pierwszy tramwaj, to minie trochę lat. Jasne, ale no, skoro zamówiliśmy te tramwaje, czy je wybraliśmy, no to rozumiem, braliśmy pod uwagę to, gdzie one będą serwisowane, bo to jest kontrakt na wiele lat. Braliśmy pod uwagę to, że zleceniodawca gwarantuje nam serwisowanie i gwarantuje serwisowanie, które nas interesuje. W związku z powyższym, czy zleceniodawca zbuduje taką serwisownię w pobliżu Warszawy, czy zbuduje ją w okolicach Krakowa, czy zbuduje ją w okolicach Wiednia, to jest wtórne w stosunku do tego, żeby ten tramwaj został szybko naprawiony na zasadach, które wskazało miasto, i to jest zagwarantowane w tym kontrakcie. Czy miasto nie dopytywało, gdzie ten serwis się będzie odbywał? Miasto ustaliło warunki, sprawdziło to, czy te warunki są spełnione przez zleceniodawcę. Przecież każda z tych firm deklaruje tylko pewne rzeczy. PESA, kiedy wygrała pierwszy przetarg w Warszawie, też tylko deklarowała, że zbuduje tramwaj. Co więcej, tak samo było z innymi kontraktami. Po prostu często tak się to dzieje. No tutaj najważniejsze jest to, żeby on nie był przepłacony, żeby był dobrze serwisowany, żeby tu nie było problemów, i myślę, że ten przetarg to zapewnia. Panie prezydencie, poproszę o bardzo szczerą odpowiedź w tym momencie. Jak wygląda pana biurko w ratuszu? Jest posprzątane? Jest posprzątane, ale jest tam dużo segregatorów. A banany na powitanie gości bywają u pana na biurku? Nie ma bananów na powitanie gości. A wie pan, dlaczego pytam? Myślę, że nawiązuje pan do zdjęcia, które zamieścił ambasador Ukrainy. Po wizycie w ratuszu u pana prezydenta Trzaskowskiego. No i wielu to zdjęcie zainteresowało, no bo spójrzmy na to biurko, które pan tutaj widzi, posadzony gość i co się znajduje na biurku. No, gość został posadzony, myślę, że to nie urąga tutaj zasadom dyplomacji, bo siedzi naprzeciwko pana prezydenta. Na biurku się znajdują różne papiery. Książki się też znajdują. Mam nadzieję, że złośliwcy nie kazali usunąć panu prezydentowi książek. Inne elementy poza książkami są także. Widzi pan banany, widzi pan jakieś pudełko, pojemnik na żywność, nie wiem, na śniadanie drugie. Ja powiedziałbym tak, że dzisiaj wielkim problemem polskiej dyplomacji może jest mniej to, w jakich okolicznościach spotkał się pan prezydent z ambasadorem Ukrainy, a bardziej to, jaką katastrofą okazała się tak zwana bliskowschodnia konferencja w Polsce i jakie szkody i upokorzenie przyniosła Polsce. Rozumiem, że odbije pan piłeczkę i próbuje odwrócić uwagę, ale jednak rozmawiam z wiceprezydentem Warszawy, mam przed sobą zdjęcie prezydenta Warszawy, więc będę jednak pytał o to, co widzę na tym zdjęciu. Pytanie, bo to jest zarzut, który pojawia się w komentarzach internetowych, tych internautów, którzy uważają, że to, co widać na biurku, nie jest dowodem na wielki szacunek do podejmowanego gościa. Ja myślę, że to było po pierwsze spotkanie robocze, bo panowie rozmawiają w różnych okolicznościach. Ostatnio na przykład na spotkaniu bardzo oficjalnym z korpusem dyplomatycznym pana prezydenta, więc jeśli są spotkania robocze, to myślę, że ich charakter też jest bardziej ciepły. Czyli wpadki pan tutaj nie widzi? Tutaj nie ma dyplomatycznej wpadki. Znaczy, jeżeli by to było spotkanie oficjalne, gdzie stoją dwie flagi, to rzeczywiście miałbym pewne zastrzeżenia, ale jako osoba, która bywa w bardzo wielu gabinetach, również ministrów, głów państw, bo mi także się zdarzało, widziałem, że te biurka różnie wyglądały, nie szukałbym tutaj dziury w całym. Przyjąłby pan gościa na przykład z Ukrainy przy takim biurku? No, ja staram się mój blat roboczy utrzymywać i ten blat spotkaniowy utrzymywać w trochę innym stanie, ale zdarzają mi się też dni, w którym przyjmuję gości, może niekoniecznie w takim porządku, w jakim bym chciał. Mam nadzieję, że i nasz blat roboczy docenia pan, bo staraliśmy się utrzymać go w ładzie. Absolutnie, z ładzie i czystości. Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.